Witamy Państwa w dłuższej rozmowie, dzisiaj nietypowej, bo z Poznania, z wydarzenia o nazwie Innowatorium sieci badawczej Łukasiewicz, gdzie biznes spotyka się z nauką po to, żeby z tej nauki wyssać wszystko co najlepsze, żeby wszystkie technologie i wszystkie pomysły, które pozwalają robić skuteczniejszy, lepszy, mądrzejszy i bardziej dla ludzi biznes. Naszym gościem jest pan Marek Małecki, twórca i prezes grupy Solbet. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Słowem wstępu powiem Państwu tylko, że Solbet to jest największy w Polsce producent betonu komórkowego, trzeci największy w Europie. Liczba, która opisuje Solbet, to prawie 1 mld zł rocznego przychodu. Panie prezesie, sieć badawcza Łukasiewicz opowiada o tym, co daje biznesowi, a tymczasem pan dzisiaj odebrał statuetkę mecenas roku sieci badawczej Łukasiewicz. Gratulacje. Statuetkę dla kogoś, kto jakby przyczynia się do wzrostu sieci badawczej Łukasiewicz. To nie została odwrócona tutaj kolejność? To nie pan powinien korzystać z sieci badawczej Łukasiewicz? Wzajemnie powinniśmy korzystać. Ja bym może powiedział bardzo tak ładnie. My bardzo potrzebujemy sieć badawczą, czyli profesorów, naukowców, a biznes potrzebuje ich potrzebuje, a oni potrzebują nas, bo nie będzie istniał sieć badawcza, ani żaden profesor nie będzie istniał, jak nie będzie oparcia w przemyśle. A tak konkretnie ta statuetka jest związana z jakim pańskim zamierzeniem? Moim zamierzeniem jest dalsza współpraca, a szczególnie teraz jestem zainteresowany, żeby polepszać walory betonu komórkowego, żeby było jak najmniej śladu węglowego, a następnie żeby mogli naukowcy zbadać wodór, tlen, który powstaje z produkcji wodoru, i to będą setki, a może tysiące ton w Polsce, czystego wodoru, można by to wykorzystać wszędzie, a szczególnie pewnie w szpitalach. A następnie, żeby docelowo można opracować metodę spalania wodoru w kotłach, czyli przy pomocy palników, jak gaz kiedyś był wprowadzany. Natomiast, bo dzisiejszy wodór jest wprowadzany na zasadzie rozbicia atomu H2, cząsteczki H2 na elektron i proton, no i w zasadzie wykorzystujemy to jako silnik elektryczny. Panie prezesie, informacja w zasadzie sprzed kilku godzin. Polska okazała się w ubiegłym roku krajem, który najszybciej redukuje emisję CO2. 60% redukcji emisji w całej Unii Europejskiej nastąpiło w Polsce. No to spory sukces. Teraz pytanie, jak pańska firma, czy część tej emisji pochodzi, część tej redukcji pochodzi z pańskiej firmy, bo przecież sektor materiałów budowlanych to jest ten sektor z cementem na samym początku tego łańcucha, który potrzebuje bardzo wiele emisji, żeby stworzyć swój końcowy produkt. Każdy po drodze, który wytwarza poszczególne surowce, powinien pracować nad tym śladem węglowym, żeby było coraz mniej, coraz mniej. W związku z tym zgubimy po drodze przy pomocy różnych przedsiębiorstw bardzo dużo tego węgla. Natomiast my, co robimy? Taki dam typowy przykład. Robimy 2 razy większą produkcję, a spalamy 4 razy mniej węgla, ale jakbyśmy to przeliczyli, to gazów. Ponieważ muszą być doskonałe odwodnienia autoklawów, muszą być doskonałe wyprowadzenia odsolin z kotłów, muszą być doskonała obróbka wody kotłowej, żeby jak najmniej odprowadzać, czyli wyrzucać ten ślad CO2, powiększać. Izolacja autoklawów, czyli tak zwanych zbiorników, gdzie się wygrzewa materiał, powinny być tak doskonałe, żeby ciepło nie uciekało na zewnątrz, bo każda kaloria, każde dżule uciekane na zewnątrz, to nic innego nie jest, tylko przelicza się na tony węgla. Następnie powinniśmy wykorzystać wodę, która jest odpadowa, z powrotem do produkcji, a następnie tę wodę, która wychodzi ciepła z autoklawów, tą wodę ciepłą zabrać to całe ciepło. I wtedy na każdym odcinku potem się okaże, że o połowę mniej węgla zużyjemy. A w konsekwencji, jak będzie wodór, może wcale. No, to wygląda, to brzmi jak zamknięty obieg, natomiast wielu z nas mieszka w domach albo mieszkaniach, których ściany są zbudowane z betonu komórkowego, ale nie wiemy, jak ten beton komórkowy powstaje. Potrzebny jest do tego piasek i ciepło, tak? Beton komórkowy powstaje z wapienia i piasku, czyli krzemionki zwykłej. Krzemionkę mielimy
w młynach, żeby była bardzo drobna. Czym bardziej drobna jest zmielona krzemionka, tym osiągamy lżejsze odmiany betonu komórkowego. Wapień, no to można, to jest po prostu, wapień używa się do produkcji wapna i do produkcji cementu. I tego musimy zużyć jak najmniej. My trzeba popatrzeć teraz, i żeby użyć jak najmniej, czyli jak najlżejsza produkcja musi być, najlżejsza odmiana. A następnie, no wapienniki są szybowe, ale wapienniki są mrca i oni muszą pomyśleć, w jaki sposób mają wypalać, żeby jak najmniej zużyć paliwa. Tak samo cementownie. Cementownie muszą zawracać, tam są straszne ilości ciepła, które powinny być odzyskiwane z powrotem. I naprawdę przy tym skutecznym pracy naukowców, instytutów, zakładów i serdecznym podejściem do tego, nie tylko jak w Unii Europejskiej nakaz jest. My musimy nie bardzo bać się nakazów, musimy sami pomagać nakazom. I wtedy osiągniemy mały ślad węglowy. Panie prezesie, wspominał mi pan, że posiadają państwo pierwszą w Polsce fabrykę zielonego wodoru, tak? Tak, tak. Fabryka jest ukończona już. Prąd bierzemy zielony z wiatraków, które mamy u siebie. Następnie robimy elektrolizę wody, produkujemy wodór. Wodór sprężamy, dajemy go do magazynów. Magazyny czekają na dystrybucję. Mamy dystrybutory, do złudzenia to przypomina CPN. A tam po dorce jest podawany wodór. Mamy dwa dystrybutory, jeden na 300 atmosfer, drugi na 700 atmosfer. Tam maszyny budowlane potrzebują więcej, samochody osobowe mniej potrzebują. I mamy teraz zamiar pomóc, żeby kupić wóz, magazyn wóz, który będzie można po prostu wodór załadować w naszej fabryce, no i podjechać, bo ktoś może potrzebować. Jednym z problemów w rozwoju motoryzacji wodorowej w Polsce jest to, że nie ma gdzie tankować. U państwa mogą tankować tylko państwa samochody, czy sprzedajecie państwu? Nie sprzedajemy jeszcze, ale jakby ktoś bardzo potrzebował, to może zatankować. Tylko sprzedaż, nie wiemy nawet, czy to będzie akcyza na to, czy cokolwiek. My mamy tyle maszyn, że możemy cały wykorzystać, ale możemy również nie wykorzystać. A kto by... Obok mamy PESE. PESA ma lokomotywę na wodór. Ale oni mają wodór czarny. W związku z tym... Czarny, czyli ten, którego do elektrolizy jest zużywana... Nie, to jeszcze jest półczarny. Czarny to znaczy jest to na skutek rozpadu węglowodorów, albo na przykład uboczna produkcja przy ropie naftowej, albo przy nawozach sztucznych. To jest zupełnie czarny. Natomiast półczarny to jest, gdy zużywamy czarną energię elektryczną, ale z wody produkujemy. A my mamy absolutnie zielony. No, gdyby w Unii Europejskiej wiedzieli o tym, to by pewnie nam jakąś pochwałę dali. Oj, róbcie to, jak ci robią w Bydgoszczy. No to promujmy w takim razie takie rozwiązanie. Panie prezesie, jeszcze na chwilę chciałbym zapytać pana o taką ocenę koniunktury, tego, w jakim momencie koniunkturalnym dzisiaj jesteśmy. Widzimy, że inflacja się stabilizuje na całkiem wysokim poziomie, no ale jednak się stabilizuje. Produkcja przemysłowa nie siadła tak, jak się tego obawialiśmy. No, było zatrzymanie na rynku budowlanym z tego powodu, że banki z powodu wysokich stóp procentowych ten akcja kredytowa się bardzo mocno zatrzymała. Jak pan patrzy na koniunkturę w ciągu najbliższych roku, trzech lat? Czy czeka nas stabilizacja na niskim poziomie, czy raczej szybkie odbicie? Wojna na Ukrainie zakończy się na początku 2025 roku. W związku z tym myślę, że w przyszłym roku będą się wszyscy przygotowywali do odbudowy Ukrainy. Co znaczy to, że najpotężniejsze i ciekawe inwestycje będą robione w Polsce przez firmy giganty. Czyli dla Polski, ja uważam, to będzie Eldorado. I to ono się już zacznie najpóźniej jesienią. Pan Marek Małecki, twórca i prezes grupy Solbet, największego w Polsce producenta betonu komórkowego, trzeciego największego w Europie. Był gościem Biznes 24 na Innowatorium w Poznaniu. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję bardzo.